Izby Tradycji Lotniczych Południowego Podlasia. Pogoda jest piękna i miejmy nadzieję, że zapowiedział się tutaj w trakcie składania wiązanek i wieńców z przelotem nasz serdeczny przyjaciel, lotnik z Wiśnic, pan Piotr Frończuk na samolocie sportowym Sting. Thank you.
Marian. Masz? Cześć, Jasiu. Nie napisałeś nic. Cześć. Cześć.
6. Witam. W razie czego to można na grubie jednym na lodę. Z tymi to można zawsze rozpoznać. To przynajmniej wiadomo, niektórych. Witam. Ale, stary dokumentarzysta. Nie wiem, czy to jest raz. Nie wiem. Nie powiem, czy Szanowni Państwo, w imieniu lotników bialsko-podlaskich witam serdecznie na miejskich obchodach święta lotnictwa. To już po raz trzeci w naszym mieście odbywa się ta rzecz oficjalnie dzięki znakomitej współpracy z panem prezydentem Michałem Litwiniukiem. Impreza została wpisana na stałe do kalendarza wydarzeń miejskich. Dzisiejsze święto ma charakter szczególny. Oto zostanie odsłonięta, otwarta, oddana do użytku sala tradycji lotniczych. Będąc przez kilkadziesiąt lat już w Białej Podlaskiej,
Zewsząd słyszeliśmy jako lotnicy, że trzeba tę piękną tradycję lotnictwa Białej Podlaskiej utrwalić dla przyszłych pokoleń. I chcę powiedzieć tu w sposób szczególny, chcę się zwrócić do mieszkańców Białej Podlaskiej. Ta sala, ten mural i pamięć o lotnictwie została przygotowana dzięki wam. I z myślą o was, i dla was. Dlaczego? W ubiegłym roku poparliście gremialnie projekt dotyczący budowy urządzenia tej sali tradycji w ramach budżetu obywatelskiego. Poparcie było niesamowite i oto dajemy dowód tego, że rzecz zrealizowaliśmy. Wasz postulat, wasze polecenie zostało spełnione. Chciałem podziękować bardzo za osobom, które przyniosły nam liczne eksponaty. I dalsza prośba. Proszę Państwa, przynoście. Niech one nie zalegają gdzieś w szufladach, może w jeszcze jakichś bardziej dziwnych miejscach. Tutaj będą wyeksponowane, opracowane metodycznie, zgodnie z zasadami sztuki muzealnej. Zapewnia to nam współpraca merytoryczna z Muzeum Południowego Podlasia. Zresztą, jak widzicie Państwo, z napisu wynika, jest to przedsięwzięcie wspólne. Chcę powiadomić też o takiej miłej, przekazać miłą informację. Otóż od 1964 roku tygodnik Skrzydlata Polska przyznaje nagrodę, prestiżową nagrodę pod nazwą Błękitne Skrzydła. Otóż w tym roku oddział Bialsko-Podlaski Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa otrzymał tę nagrodę. Jej wręczenie nastąpi w Warszawie, tam będzie jakaś centralna uroczystość lotnicza. A za co, jak napisano w uzasadnieniu? Za kultywowanie tradycji lotniczych i patriotyczne wychowanie młodzieży, także publikowanie wydawnictw o lotnictwie podlaskim. Tu mała dygresja, ciekawostka. Wniosek o przyznanie Błękitnych Skrzydeł złożył Klub Seniorów Lotnictwa w Lublinie. Prezesem tego klubu jest pan Janusz Stachowicz. I zwrócę uwagę na to, że tenże pan jako spadochroniarz w roku 1961, no już parę lat temu, ponieważ nie dało się do Międzyrzeca Podlaskiego dość szybko dowieść niezbędnego lekarza, by ratować życie młodej kobiety, zdecydowano się, że lek zostanie dostarczony samolotem. Był problem ze znalezieniem blisko jakiegoś lądowiska, blisko szpitala. I pan Janusz Stachowicz wykonał skok z tym lekarstwem, przekazując służbie medycznej te leki. Dziękuję. Pani Gabriela Kurz-Stefanik. Szanowni Państwo, tę uroczystość prowadził nas major pilot Jerzy Trudzik. Organizatorami dzisiejszego wydarzenia są prezydent miasta Biała Podlaska oraz Bialsko-Podlaskie Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. I w imieniu pana prezydenta Michała Litwiniuka oraz prezesa stowarzyszenia, pułkownika dyplomowanego pilota pana Wiesława Sokołowskiego, witam serdecznie zgromadzonych gości. Witam przedstawicieli władz rządowych, reprezentującą posła Riada Hajdara, dyrektor biura poselskiego panią Annę Wiczuk. Witam przewodniczącego Rady Miasta Biała Podlaska pana Bogusława Broniewicza oraz przedstawicieli Rady Miasta. Witam zastępcę dowódcy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, pułkownika dyplomowanego pilota Jerzego Chojnowskiego. Witam zastępcę dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, pułkownika Renata Skrzypczaka. Witam szczególnie generałów lotnictwa, generała brygady, pilota kosmonautę Mirosława Hermaszewskiego, generała dywizji, pilota pana Anatola Czabana,
generała brygady pilota Ryszarda Hacia. Serdecznie witam komendantów i dyrektorów instytucji mundurowych z terenu Białej Podlaskiej. Witam przedstawicieli duchowieństwa. Witam rektora Państwowej Szkoły Wyższej imienia Jana Pawła II, profesora Jerzego Nity-Choruka. Witam dyrektora Muzeum Południowego Podlasia, pana Rafała Izbickiego. Oraz dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, pana Pawła Pawłowskiego. Witam prezesów i dyrektorów wszystkich instytucji miejskich. Witam również przedstawicieli stowarzyszeń i związków z obszaru miasta i regionu, dyrektorów szkół, szczególnie tych noszących imię związane z lotnictwem. Witam przedstawicieli środowisk lotniczych z całego kraju, z sekretarzem zarządu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, pułkownikiem dyplomowanym pilotem Grzegorzem Zgołą na czele. Witam wszystkich członków oddziału Bielsko-Podlaskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa RP. Ogromne brawa. Witam wszystkie osoby związane z lotnictwem bielsko-podlaskim, a najszczególniej witam wszystkich Państwa, mieszkańców Białej Podlaskiej. Proszę Państwa, chciałem teraz przedstawić ciekawą postać. Przyjechał do nas pan Sławomir Jodełka. Panie kapitanie, proszę do nas. Pan Sławomir Jodełka jest byłym żołnierzem zawodowym. Jest rekonstruktorem historii. Jego pasją są historyczne mundury wojskowe. Potrafi być szeregowcem i generałem, i marszałkiem, i admirałem w każdej chwili. On sam szyje te mundury i uświetnia publiczne imprezy. Prezentując w ten sposób, jest to przykład pracy edukacyjnej o najwyższym poziomie, najwyższym znaczeniu. Dzisiaj pan kapitan reprezentuje mundur galowy lotnika ze Lwowa z lat 20. Tak? Brawo! Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze, proszę Państwa, pozdrowić bardzo lotników, kolegów moich z promocji z roku 1974. Wiedząc o naszej uroczystości, o naszym świetnie, kilkudziesięciu z całej Polski, z różnych miast, Wrocławia, Krakowa, gdzieś z Pomorza, przyjechało do Białej Podlaskiej, żeby być razem z nami. I oni powiedzieli nam po raz kolejny, że w Białej Podlaskiej im się bardzo podoba. Bo pierwszy raz, ci, którzy u nas nie latali, w wielu to jednak szkoliło się u nas, byli w Białej Podlaskiej na zlocie, na takim zjeździe naszej promocji na 40-lecie promocji w roku 2014. Była wtedy wielka feta, wielka uroczystość. Tu wspomnę wielką życzliwość ówczesnego prezydenta Andrzeja Czapskiego. Po prostu zrobiliśmy chyba fajną imprezę, którą oni tak zapamiętali, że chcą tutaj z przyjemnością wracać. Szanowny panie prezydencie, szanowni panowie generałowie, kochani lotnicy, szanowni państwo. Wszystko ma swój początek, ale nie ma końca. Taką sekwencją rozpoczyna się motto na pomniku lotników Południowego Podlasia, przed którym złożyliśmy wieńce po mszy świętej w dniu dzisiejszym. Otóż tak właśnie, wszystko ma swój początek tutaj, na Południowym Podlasiu. Bo właśnie tutaj w 1896 roku, czyli 125 lat temu, swoje pierwsze loty, lotnią przez siebie skonstruowaną, wykonywał w Janowie Podlaskim Czesław Tański. I to było tym początkiem. Początkiem lotnictwa na tej ziemi, Południowego Podlasia. Później był rok 1923, powstanie Podlaskiej Wytwórni Samolotów.
wytwórni bardzo prężnej, bardzo zżytej z miastem. Wiele instytucji powstało właśnie wtedy. Już niedługo będziemy obchodzili stulecie powstania właśnie podlaskiej wytwórni samolotów. Te instytucje, takie jak SPOŁEM chociażby, czy nasz chór, który jeszcze do tej pory funkcjonuje, mówią wiele o tej fabryce. Fabryka przez 16 lat funkcjonowania do wybuchu II wojny wyprodukowała ponad 1500 samolotów, 47 typów. Miała 36 własnych konstrukcji, w tym dwa szybowce. Miała wielkie plany, które zniweczyła wojna. Miał powstać PWS-2. I wyobraźmy sobie, jakby funkcjonował ten zakład, gdyby tej wojny nie było. Kadra inżynierska tego zakładu po zakończeniu wojny była rdzeniem kadr inżynierskich i konstruktorskich odnawiających się firm lotniczych, przemysłu lotniczego, ale nie tylko, bo też pozostałych zakładów przemysłowych w Polsce. I czasy wojny wykorzystywane lotnisko przez naszych okupantów, ale też stąd, z południowego Podlasia lotnicy brali w niej czynny udział. Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę na samoloty LIM, które w tej chwili przedlatują z kierunku zachodniego na ulicę Sidorską. Na takich samolotach lataliśmy tutaj. Proszę Państwa, kapitan pilot cywilny Bartosz Maciejczyk i Mateusz Strawa. Państwa, przy prędkości 500 km na godzinę takie samoloty z przechyleniem 30 mają bardzo wielokilometrowy promień zakrętu, który trwa parę minut. No zdecydowanie niżej teraz. Piękna sylwetka, piękny samolotu. Państwa, przeciętnie pilot instruktor, który pracował w naszej jednostce szkolno-bojowej, Boże Wszechmogący, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, błogosław ten obelisk, mural i salę tradycji, upamiętniającą tradycję lotniczego południowego Podlasia. Spraw, niech będą znakiem przypominającym obecność jednostek lotniczych w naszym mieście i świadkiem żołnierskiej służby ojczyźnie pilotów i personelu na polskim niebie. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej udziel pomocy męstwa nam tutaj obecnym i zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw.
Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie Jezu Chryste, Boże nasz, z którego mądrych, sprawiedliwych i niezbadanych wyroków życie wszystkich ludów i narodów los podlega, sam i teraz wejrzyj łaskawie na tą salę tradycję mural i obelisk, która ku czci i pamięci godnych czynów, służb i zmagań przodków naszych została ustanowiona. Albowiem Ty jesteś Królem wieków, zbawcą dusz i ciał naszych, Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim, nie mającym początku i najświętszym i dobrym, już świętajnym Twoim duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Poczekajcie, tak sprawdzimy, czy farba nie zejdzie. Nie poklapa. Ciebie też poklapa? Miotką? Ksiądz ma miotkę i będzie klapa. Przepraszam. Panie Franciszku, pan generał jest tu. Jak pokawałeś? Ale on na Franku, proszę. Nie, ja na końcu, niech wszyscy przecinają. Teraz na pamiątkę jeszcze. Niech wszyscy przecinają, ja jako ostatni rozpoczynałem tę robotę, to i zakończę. No tak, należy. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Takie mam włosy dzisiaj, co? Dobre. Jeszcze nie wyłysiałem, za szczęście. Proszę bardzo. Tak, i ja ostatni. Ty ostatni? Nie, ostatni. Ja już swoją rolę odegrałem. Rozpoczynałem tę robotę, więc ją zakończyć trzeba. Brawo! Dziękuję, może wezmę nożyczki. Dziękuję bardzo. Przy wróceniu tamtych samolotów, które widzieliśmy, jak i tej
proszę Państwa, i tak mniej więcej 20 lat wstecz do takich samolotów nad Białopodlaską latały dziesiątki. Jednorazowo potrafiło być nad miastem, no może nie nad miastem, ale w przestrzeni powietrznej lotniska ponad 20 samolotów. Na każdym instruktor i na każdym podchorąży, który był szkolony. Kompania! Stół! Kompania, mózg preparator!
Ja się zrozumiałam, że będziemy szli, no nie, no to się uściskamy.